Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie już z deszczowej i pochmurnej Warszawy, ale to nic, dziś mamy fantastyczny dzień, dziś jest ślub i wesele mojej przyjaciółki Magdy. Ja jestem już w samochodzie, mamy godzinę 8 rano i za 30 minut muszę odstawić samochód na myjnię, ponieważ Magda poprosiła mnie, abym zawiózł ich do ślubu. Ja też jestem drużbą Magdy, rzadko spotykana jest to taka funkcja pełniona przez faceta i to jeszcze właśnie z ramienia panny młodej. Także ja wszystko, co wyjątkowe, biorę na klatę i oczywiście zgodziłem się i jest to dla mnie niesamowite przeżycie i ogromne doświadczenie. Także Magda, bardzo ci dziękuję z tego miejsca za taką propozycję, za to, że no, uhonorowałaś mnie w taki sposób. Oczywiście jesteśmy przyjaciółmi, jest to miłe, ale naprawdę super, cieszę się, że taki zaszczyt mnie kopnął, że tak powiem. Ja wyleciałem z domu dzisiaj naprawdę bardzo szybko i mam ze sobą napój, który jest tak naprawdę posiłkiem. Zamiast śniadania dzisiaj go sobie zjem. Opowiem wam o tym za moment więcej, ponieważ to jest moja nowa współpraca, dzięki której nie trzeba gotować, nie trzeba myśleć właśnie rano, jak mamy taki zabiegany dzień, co zrobić, co zjeść na śniadanie albo na inny posiłek w trakcie dnia. Zastępuje on posiłek i naprawdę jest bardzo dobry. Ja już jadąc na lotnisko wypiłem takie dwa, ponieważ też nie zdążyliśmy nic zjeść. O tym wam wtedy jeszcze nie mówiłem, nie opowiadałem, ponieważ nie było kompletnie na to czasu, ale dziś stwierdziłem, że to jest odpowiedni dzień, ponieważ ten dzień będzie zabiegany, aby opowiedzieć właśnie o YFood, ponieważ to jest idealny dzień, żeby z tego korzystać i żeby o tym wam więcej opowiedzieć. To jest świetna alternatywa zamiast takiego śmieciowego jedzenia, bo zawsze w takich okolicznościach, jak nie mamy tego czasu za wiele, albo zapominamy zjeść, no to zazwyczaj coś takiego niedobrego się je, a to jest właśnie coś, co ten posiłek nam zastępuje. To nie jest absolutnie koktajl proteinowy, to jest pełnowartościowy posiłek, który zaspokaja głód na około 5 godzin. On nie zawiera cukru, nie zawiera glutenu, nie zawiera laktozy, jest naprawdę bardzo zdrowy, no i też jest bardzo pyszny. Ja tutaj mam smak bananowy. Piłem wcześniej ten napój o smaku wanilii. On był bardzo dobry, ale ja banana lubię, zwłaszcza na śniadanie. Zawiera wszystkie odżywcze składniki, takie jak białko, witaminy, minerały czy błonnik. Naprawdę dla mnie co jest fajne, to to, że naprawdę mi to bardzo smakuje. Zobaczcie, tak wygląda ta butelka. Ja sobie zaraz ją otworzę, napiję się jeszcze przed drogą. Ale myślę też, że jeżeli ktoś pracuje dużo przy komputerze, to właśnie podczas takiej krótkiej przerwy na lunch można sobie go szybko wypić. Nie trzeba go podgrzewać, pije się go w temperaturze pokojowej, a jeżeli ktoś lubi, można go delikatnie schłodzić, także zero wysiłku od nas tak naprawdę to nie wymaga, więc otwieramy, pijemy, jesteśmy szczęśliwi i wszyscy są zadowoleni. Ja oczywiście mam dla was kod zniżkowy, który brzmi STRZALA10. Oczywiście wszystkie informacje i wszystkie kody zostawię wam w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu, także wszystkie szczegóły dostaniecie tam. A ja teraz życzę wam miłego oglądania, wasze zdrowie i teraz uciekam na myjnię. Kochani, zobaczcie, jak dobrze mieć mamę w zasięgu ręki. Mamo, przywitaj się. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za bardzo, bardzo miłe słowa. Tak, ostatnio na mamy Instagramie po prostu aż lawina komentarzy takich bardzo, ale to bardzo miłych i wiadomości chyba też prywatnych zaczęłaś dostawać, prawda? Tak, tak. No i co, jak się z tym czujesz? No dziwnie. Dziwnie, ale nie no, dziwnie, dziewczyny cię o porady różne pytały, o co jeszcze dziwnie, na przykład? Ale jest to bardzo miłe. No, głównie właśnie takie porady odnośnie jakich kremów używam. Jakie zabiegi jakie chyba? Jakie zabiegi, tak. Gdzie chodzę na zabiegi. No tak, tak, nie spali się ta deska. No nie. Mama się nie może skupić, wiecie, no, chce. Nie mogę się skupić. A jeszcze mama zostaje dzisiaj z mojego brata dzieciakami, z Leosiem i z Wincentem na całą noc. Oni przyjeżdżają tutaj, czy...? Nie, ja jadę do nich, bo dzieci lepiej jak są u siebie w domu, wtedy się lepiej czują. Okej, okay. A tata jedzie ci pomagać, czy tak, zostaje? Przyjedzie później wieczorem. A.
O, ciekawy jestem, jak on zniesie ten wieczór i noc, bo na noc zostajecie całą. No tak, na noc i do jutra, pewnie do popołudnia. Okej. Okay. No zależy, o której przyjadą. Bardzo jestem ciekawy, jak wam tam będzie, ale wy już się zestawaliście z chłopakami. Nie, no, zestawaliśmy, u nas byli, także no, nie będzie to problemem, wydaje mi się. Mama lubi zostawać z wnuczkami, prawda? No ja lubię, mordują mnie także. No ale jest to przyjemność. Tak. Raz na jakiś czas. Ale i oni lubią, zwłaszcza Leoś, nie? Do was tutaj przyjeżdżać. No, na początku wiecie, jak to dzieci są takie, że nie chcą zostać, a potem do nie domu nie chcą. Wracać. Do domu nie chcę wracać. Dziadkowie to pozwalają na wiele więcej niż rodzice. No tak. I dają dużo słodyczy. Bo dzieci to uwielbiają, nie tylko dzieci. No, moja mama uwielbia słodycze i zawsze ma schowane gdzieś kwaśne żelki w torebce albo, nie wiem, w różnych kątach w domu. I Leoś już też się tego nauczył, prawda? Tak, i przyjeżdża i tylko, babciu, masz kwaśnego żelka. No tak. Mama na przykład mówi Leosiowi, żeby nie mówił rodzicom, że dostał na przykład coś słodkiego, a on od razu, prawda? A tylko wejdą w drzwi i mówi, że babcia dała dwa żelki. Albo coś innego. Słuchajcie, nagrywanie z moją mamą to jest po prostu hit. Ja się plączę cały czas, a to dziwne, bo przecież nie wyszedłem z wprawy. Mamo, tęskniłaś za nami, brakowało was... Nam? Nas, was, nam? Czy jak? To cały czas się plączę. No bardzo brakowało. Brakowało tych telefonów częstych, no ale i tak rozmawialiśmy. Nie no, rozmawialiśmy często, ale naprawdę ja na przykład bardzo odpocząłem. Ja nie dzwoniłam często. Nie, nie dzwoniłaś. Czekałam często, ale tata też nie dzwonił często, babcia też była wyrozumiała, także... Tak, także czekałam na informacje od was, kiedy mogę zadzwonić, albo wy dzwoniliście, także... Tak. Dobra, ja teraz, czy koszula gotowa? Gotowa. Dobra, idę się przebierać, zaraz jeszcze się wam pokażę w całej okazałości. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No i co, lecimy. Pa, pa. Dyktator. A jak? Czekaj. Mamo, pomożesz mi jeszcze z tymi guzikami? Tutaj te od... Strasznie grube guziki. No one są, pan powiedział, że no, minie trochę czasu, aż te dziurki się, bo te dziurki też są, wiesz, troszeczkę za małe. No, ale guziki takie... Ale koszula ładna. No ładna, ale kołnierzyk też... No ładna. Ładna. No ładna koszula pasowana, ale... No i co, i marynarkę teraz? Zwłaszcza do tych hotelowych klapek. Elegancko. Koszula jest dobrze? Dobrze. No to jest taka ona się troszeczkę powinna iść do tyłu, żeby ci się nie marszczyło. Już widziałem właśnie, że one takie robią się fałdy. Tak, tu. Tak. No bardzo dobrze. Ale dobra, nie jest jakaś za wąska albo za... Coś tam mam ciemniejsze. Pani, ja jestem już gotowy. Mamo, bardzo ci dziękuję. Gdyby nie ty, to bym wyglądał jak jakiś taki fikołek albo nie wiem co. No pięknie wyglądasz, buziaczek. Dziękuję ci za pomoc. Puścił malutko. Tak? No ładnie. No, dobra, to zaraz... O, może tak. Zdjęcia. Będziemy wysyłali zdjęcia, wy też. Bawcie się dobrze. No, ciekawy jestem, czy tata naprawdę wytrzyma ten wieczór i to. Wyglądasz, jakbyś się włamywał do tego samochodu. Przemysław, mało czasu mamy. Nie denerwuj mnie teraz. Nie mogę tego zawiązać. Kto to w ogóle dał mi takie zadanie do robienia? Powiem ci, że pięknie to wygląda. Zobaczcie, bardzo profesjonalnie. Boże, czuję się jak z ekipy jakiejś takiej. Nie wiem nawet jakiej. Profesjonalny wynajem aut. Dajcie spokój. Ale się tak stresuję, że to jest jakiś koniec. Będzie jak Magdę zobaczyłem, to tak się popłakałem. Tak? No pięknie wygląda. Myślałem, że ja. Ty tu już wiesz, opatrzyłeś się ludziom. Wszystkim. Dobra, tak?
No lepiej nie będzie, oj. Tutaj cały czas coś klikam. Musi być tak. Piękna robota, brawo dla mnie. Zaprezentuj teraz. Nie no, chodź. Kochani, wasze zdrowie. Zdrówko. Ja, weźcie mnie, stuknijcie, bo ja nie widzę w tę stronę. Wasze zdrowie, bądźcie szczęśliwi i dziękujemy, że możemy być z wami dzisiaj. Dziękujemy za podwózkę. Nie ma sprawy. Oby nie jak Uber nas policzy. Nie, no słuchaj, to dzisiaj nie będzie rachunku. Rachunek będzie za... Za parę dni tak, jak wiesz, zobaczymy jaka impreza będzie, wtedy was podliczymy. Okay.